spotykamy się dzisiaj tutaj w hali sportowej Zespole Placówek Oświatowych w Leśnej Podlaskiej po to, żeby podsumować tutaj działania Oliwki Spychel w ramach projektu stypendialnego. Projekt stypendialny zatytułowany jest Ocalić od zapomnienia kulturę i tradycje ludowe. Celem tego projektu było promowanie kultury ludowej, jej tradycji, a przede wszystkim muzyki ludowej naszego południowego Podlasia. Oliwia chce w ten sposób pokazać młodzieży, dzieciom, że kultura ludowa trwała i trwa do dziś. Chcę, żeby też ta kultura nie zaginęła. Przede wszystkim muzyków, którą pokazuję. Oliwia jest uczennicą szkoły w Leśnej Podlaskiej i chodzi do klasy 7. Jej nauczycielem od skrzypiec jest nasz mistrz naszego Podlasia, pan Zdzisław Martuk. Wielki brawa. Jest naszym skrzypkiem, bardzo sławnym, który osiąga wiele nagród na wielu konkursach. Między innymi otrzymał nagrodę Oskara Kolberga. Wszyscy jesteśmy z etnograficznego południowego Podlasia i takimi Podlasiakami wszyscy się czujemy, a przynajmniej powinniśmy się czuć. Jest mi bardzo miło, że zaprezentuję Wam dzisiaj taką starą tradycję, którą otworzyłam kilkanaście lat temu, tradycję wybiegu Korowaja. Dzisiaj oczywiście ze swoimi atrybutami na co dzień. Tak spędzasz wolne chwile w każdym czasie? Wolne chwile to właśnie przy skrzypcach? Tak. W czasie wolnym jadę jakieś koncerty, gram na skrzypcach. Za te, że osiągnięcia mam duże, zgłosiłam się i dostałam stypendium marszałka wojewódzkiego. Jak wyglądały początki twoich zainteresowań? Gram muzykę ludową. Zaczęło się tak, że poszłam na zajęcia plastyczne do Goku i zobaczył pan, że żebym ja przyszła, zaśpiewałam i zapytał, czym chciał grać na skrzypcach. Wziąłem, spróbowałam i zaczęłam tak grać. Jaki pan? Pan Marczyk, Zdzisław mistrz. Właśnie w tym momencie przy mikrofonie pan Zdzisław będzie teraz się chwalił. Co to on nie umie i potrafi? Jak godzisz czas w szkole i czas na zajęciach muzycznych? Wpierw odrabiam lekcje, a później zaczynam ćwiczyć. Jakoś tam radzę. Trzeba radzić. Słuchaj, kultura ludowa. Dzisiaj swoim kolegom i koleżankom ze szkoły chcesz przekazać kilka informacji, między innymi poprzez właśnie swoją muzykę. Czym dla ciebie jest kultura ludowa? I jak myślisz, czy kultura ludowa ma szansę zaistnieć wśród młodych ludzi? Dla mnie kultura ludowa jest bardzo ważna, ponieważ się gram, interesuję się nią i mam nadzieję, że inni się mną zainspirują i też zaczną grać, interesować się tą muzyką. Ja was zachęcam do zaczęcia, aby zacząć.
ten czas już tak podziękował. Działa Praca Wojatkarska Gminnego Ośrodka Kultury Białej Podlaskiej. Ja tam pracuję i prowadzę pracownię tkacką, natomiast moja koleżanka Agnieszka Borodyjuk prowadzi pracownię filmu Zdawnictwa Ludowego w Styrzyńcu. Też serdecznie zapraszam na zajęcia. Czyli dbamy o to, co było stare i na bazie tego, co było stare, chcemy przybliżyć w formie takiej trochę innej dla takich ludzi młodych jak wy. I w związku z tym zaczęliśmy powoływać zagrody tematyczne. Pierwsza zagroda tematyczna to Kożanówka Gmina Rozkosz. Gratulacje dla pani Oliwii, dla małej Oliwki, dla pani Beaty, mamy, za wytrwałość i w dążeniu do pewnego celu i zachowania tradycji i kultury ludowej, bo naprawdę wymaga to dużo pracy, czasami też i ślęczenia po nocach i szukania informacji, bo przecież nie wszystkie informacje mamy podane na tacy. Zachowanie tradycji i kultury ludowej jest dosyć trudne. Nie wszystkich przecież to interesuje, a szczególnie młodych ludzi. Nie jest to nośne, nie jest to ciekawe dla wielu młodych ludzi. Trzeba znaleźć pewną niszę, pewną specyfikę w swoim umyśle, aby odkryć to, co było dawniej i promować prawdziwą sztukę ludową, ale nie taką plastikową sztukę, która udaje sztukę ludową, tylko żeby znaleźć i dotrzeć do źródeł, poświęcamy czas, poświęcamy swoją energię, zapał, ale dochodzimy do źródła. Kiedy dochodzimy do źródła, to możemy w sposób taki naturalny przenieść to, co było. To wtedy ma inny, głębszy smak i prawdziwą jakość. I szukamy tego, cieszymy się bardzo, że takie osoby są w naszej gminie i wspieramy je w ich dążeniu do celu. Dwie panie, które dzisiaj, ja też zresztą nie jestem narodowo udana, tak jak powiedziałam, ze względu na to, że my nie tylko dbamy o to, co było, ale o skrzydła, czyli o to, co was poniesie w górę do drzewo jak rośnie, to najpierw nas korzenie wypuszcza, potem dopiero liście, gałęzie i tak dalej, ale na drzewach też siedzą ptaki, robią gniazda i potem wyfruwają z tych swoich gniazd, roznosząc nowiny wszelakie po całym świecie. Ty mówimy o Podlasiu, o tym południowym Podlasiu, północnej Lubelszczyźnie, ale jak tu pani powiedziała, południowe Podlasie etnograficznie, to nie tylko nasze Podlasie, ale też i Mazowsze, to i część Białostoczyzny przecież, więc województwo oczywiście tego podlaskiego obecnego, możemy znaleźć piękną tradycję i kulturę ludową, zresztą muszę się tutaj w jakiś sposób pochwalić, bądź zareklamować. Za chwilkę, za 15 czerwca jest duża uroczystość stulecia szkół i 50-lecia szkoły rolniczej. Absolwentem seminarium nauczycielskiego był mój kuzyn Aleksander Oleszczuk, znany folklorysta i wydawca książek o obrzędach południowego Podlasia. Więc zbierał też nuty, zbierał też obrzędy, pisał o Podlasiu. Kultury ludowej nie tylko w gminie Leśna Podlaska, tylko na Podlasiu jest naprawdę dużo. Ważne, żeby to mądrze odkrywać. Mądrze nie w sposób komercyjny, ale tak jak mówiliśmy, dotrzeć do tego prawdziwego źródła, żeby to miało głęboki sens i dobre podstawy. Czy wójt gminy, rada gminy, gmina Leśna Podlaska również przyznają własne stypendia? 2014 roku udzielamy stypendiów jako, to są stypendia wójta gminy, ale to oczywiście nie daje to osoba Paweł Kazimierski czy osoba fizyczna, ale urząd. I to są stypendia dla najlepszych uczniów. Co roku mamy około 20 absolwentów w kwocie 500 zł. Na zakończenie roku tacy uczniowie te stypendia otrzymują w różnych. Oczywiście są za naukę, ale nie tylko za naukę, bo w regulaminie mamy też za osiągnięcia kulturalne i sportowe.
serdecznie wszystkim podziękować za przybycie, za możliwość uczestniczenia w Olimpii Stypendium. Mam na ręce pani dyrektor, chcielibyśmy tutaj podziękować.